Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl rozmowy niepolitycznej. Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Kostuś, członek, może można powiedzieć już były członek Komisji Śledczej, Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Tak jest. Witam pana redaktora, witam bardzo serdecznie widzów i czytelników Czasu na Opole. To jest pierwsza komisja, która zakończyła swoją działalność, prawda, po 6 miesiącach. No dosyć szybko, prawda, ale też... I proszę powiedzieć, no oczywiście jest raport 400-stronicowy, czyli trochę tam było do wytknięcia i do napisania. Ale proszę powiedzieć o takich pierwszych pana refleksjach z prac tej komisji. Najpierw uwaga techniczna, panie redaktorze. Pod względem formalnym Komisja do spraw zbadania legalności, celowości i prawidłowości przygotowań do wyborów prezydenckich zakończyła swoją pracę, ale pod względem formalnym jeszcze nie. Ona zakończy pracę dopiero wtedy, kiedy Sejm ten raport przyjmie na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Ale ma pan rację, pod względem merytorycznym myśmy już pracę zakończyli. Ta praca zaowocowała przyjęciem raportu, to po pierwsze, ale przede wszystkim 10 zawiadomieniami do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w stosunku do 19 osób. 19 osób, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, ówczesnego prezesa Rady Ministrów, ministra Sasina, ministra Dworczyka, panią marszałek Witek, ale również cały zarząd Poczty Polskiej czy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A więc wszystkie te instytucje, wszystkie te osoby odpowiedzialne za te skandaliczne, za te niezgodne z prawem przygotowania do wyborów parlamentarnych, i komisja bezwzględnie udowodniła, że przygotowania do tych wyborów nie były ani celowe, ani prawidłowe, ani legalne. Materiał dowodowy jest w moim przekonaniu absolutnie niezbity, potwierdzający tezy o łamaniu prawa, o łamaniu konstytucji, o łamaniu kodeksu wyborczego. Najlepszym przykładem jest prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, gdzie raport Najwyższej Izby Kontroli, gdzie materiał zgromadzony przez Komisję Śledczą w ciągu tych ostatnich 8 lat, ale przede wszystkim rozstrzygnięcie na poziomie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza to, że złamał a. konstytucję, b. kodeks wyborczy, wreszcie c. ustawę o Radzie Ministrów. Złamał, bo przekroczył swoje uprawnienia. Złamał, ponieważ wszedł, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i bardzo obrazowo, we właściwość, funkcję Państwowej Komisji Wyborczej, bo dzięki jego decyzjom wydatkowano prawie 100 milionów złotych, które wyrzucono w błoto. Za to odpowiada... Minister Bodnar już powiedział, że czeka na Państwa raport i ten raport może być zaczynem powołania nowego speczespołu w ramach ministerstwa prokuratorskiego dotyczącego wyborów kopertowych. Czyli bo to chyba jest jedyna komisja, która nie pracuje równolegle ze specjalnym zespołem prokuratorskim. Panie redaktorze, przypominam, że rozliczenie poprzedników z tego złodziejstwa, z tego dyletanctwa, z tej niekompetencji, z tego, jak niszczyli polską demokrację, ale również jak okradali Polaków, jak transferowali pieniądze publiczne na cele partyjne, zapowiadał w czasie kampanii wyborczej pan premier Donald Tusk. Mówili o tym liderzy koalicji 15 października i to było nasze polityczne zobowiązanie, tak? A więc dzisiaj mówimy o czasie rozliczeń. Pierwsza z trzech powołanych komisji zakończyła swoją pracę. Przypominam, że jeszcze trwają prace komisji do spraw Pegasusa, a więc tego nielegalnego inwigilowania, podsłuchiwania Polaków. Tam zdaje się, coraz lista podsłuchiwanych się rozszerza. Ostatnio aktywistki Strajku Kobiet znalazły się na liście. Wie pan... Nikt nie kwestionuje tego, że specjalne narzędzia do inwigilacji powinny być w posiadaniu służby.
I te narzędzia powinny być wykorzystywane do tego, by walczyć z terroryzmem, by walczyć ze zorganizowaną przestępczością, by chronić interesy Polski, zwłaszcza w tak trudnych, turbulentnych czasach tej konfrontacji wschodu i zachodu. A więc takie narzędzie powinno być. Natomiast wykorzystywanie tego narzędzia do podsłuchiwania adwokatów, do podsłuchiwania polityków, do podsłuchiwania ważnych osób w państwie, wykorzystując te informacje do celów politycznych, no to jest skandal, to jest hańba. Po ujawnieniu takich informacji ówczesny rząd powinien się podać do dymisji. Pan wspomniał o tym, że premier i w ogóle władza, cały rząd PiS-u prowadził te wybory, próbował przeprowadzić te wybory poza Państwową Komisją Wyborczą. Ale nie zdziwiło pana, że Państwowa Komisja Wyborcza ani przez chwilę nie protestowała wówczas? No to rzeczywiście dziwaczne zachowanie Państwowej Komisji Wyborczej. Milczeli. Tak, myślę, że wynikało to z pewnej zachowawczości. Myślę, że wynikało to z pewnego strachu przed konsekwencjami partyjnymi, politycznymi tych, którzy wtedy odpowiadali za rządzenie w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zemstę, tak zwaną zemstę Jarosława Kaczyńskiego czy ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. To rzeczywiście dziwaczne i Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za to. Może nie tyle formalnie, ile tak politycznie i moralnie. Natomiast proszę pamiętać, i to zostało bezwzględnie udowodnione, że premier przed podjęciem decyzji o tym, że odpalamy cały aparat państwowy do tego, by wybory przeprowadzić. Miał opinię legislatorów rządowych, miał ekspertyzy prawników. Nie było żadnej debaty, żadnej próby porozumienia z opozycją w tej sprawie. Trochę chciałbym zmienić temat, panie pośle. Mieliście ostatnio takie posiedzenie, ważne, zamknięte posiedzenie klubu w Otwocku, gdzie premier z tych przecieków wynika, przestrzegał was przed czym? No przed czym? Przede wszystkim przed konsekwencjami jakichś nierozważnych decyzji, mówiąc bardzo obrazowo. Czyli trzeba uważać na to, co się robi, żeby nie było jakichś kiksów, prawda? Tak, my nie możemy być trochę lepsi od PiS-u, tak? bo nasi wyborcy mają dużo wyższe wymagania, dużo wyższe standardy. W czasie tak szczególnym, jakim są już przygotowania do wyborów prezydenckich, nie możemy popełnić żadnego błędu. Tak? I premier prosił o to, żeby wyciszyć wszelkie spory, wszelkie jakieś animozje wewnętrzne, mówię tutaj o samej Koalicji Obywatelskiej, szerzej o również współpracy z koalicjantami, by się skupić tutaj na najważniejszym celu, jakim są wybory prezydenckie. Innymi słowy, żeby wiosłować w jednym kierunku, w jednym tempie, bo stawka jest bardzo wysoka. Ale w tej łódce premier właściwie ma tylko jedno wiosło, bo drugie wiosło mają współkoalicjanci. Więc dlatego to nie jest takie proste, dlatego to nie jest takie łatwe. Układ koalicyjny ma swoje plusy, ale masz też swoje minusy, ma też swoje deficyty, ma też swoje obciążenia. Tutaj szczególna rola prezesa Rady Ministrów, szczególna rola szefa Platformy, który reprezentuje największą partię, największą formację w całej koalicji 15 października. Ale premier też uczulał przed tym, byśmy uważali również w sposób szczególny, przestrzegał przed wszelkimi prowokacjami, atakami, które były, są i będą. Zwłaszcza teraz. Raz jeszcze to podkreślę. Za chwilę wejdziemy już w taki typowy czas kampanii wyborczej, a stawka jest bardzo wysoka. Bo dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, ten, mówiąc tak obrazowo, galimatias, ten bałagan, ta stajnia Augiasza w wymiarze sprawiedliwości, no jest spowodowana tym, że prezydent blokuje wszelkie zmiany. A więc póki nie nastąpi zmiana... blokuje, mam wrażenie, wszystko, z wyjątkiem ustawy o pomocy powodzianom. Tak.
Dużo rzeczy oczywiście udało się już zrealizować. Mówię tutaj o 100 konkretach. Mówię tutaj o zobowiązaniach Koalicji Obywatelskiej względem wyborców, względem tych, którzy na nas zagłosowali, tych, którzy uwierzyli, że program Platformy, program Koalicji jest wiarygodny i odpowiada na potrzeby właśnie dzisiejszej Polski. A więc chociażby przypomnieć kilka przykładów, tak? To są podwyżki dla nauczycieli. Niedawno mieliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To są podwyżki dla całej administracji. Ale, panie pośle, to jest in vitro, to jest babciowe. Nie wszystko się udało zrobić. I wiadomo było od początku, że nie da się zrobić w 100 dni wszystkiego. Dobrze. Bo do tego są tak. 4 lata rządów. Być może nie należało tego wszystkiego obiecywać. Ale ja jeszcze chciałem nawiązać do tego... Nie, panie redaktorze, tutaj chciałbym może nie tyle zaprotestować, ile wyraźnie powiedzieć, tak, że wszystkie obietnice będą spełnione. Jeżeli będą obietnice, których się zrealizować nie da, tak, to pan premier osobiście będzie to komunikował i będziemy tłumaczyć wszystkie okoliczności, dlaczego tego konkretnego programu nie da się zrobić. Ja a propos tego przestrzegania przez premiera, chciałem pana o jeszcze jedną rzecz zapytać, czyli o taką, powiedzmy, aferę totalizatora sportowego, która wybuchła i która zakończy się tym, że prezes totalizatora stracił pracę, a we wszystkich regionalnych dyrekcjach będą konkursy na dyrektora. Pytam pana dlatego, że chodzą słuchy, nie wiem czy to prawda, że to pan był motorem awansu nowego dyrektora oddziału totalizatora sportowego. Po pierwsze, dyrektor i wicedyrektor opolskiego oddziału totalizatora są osobami bezpartyjnymi i żadnej legitymacji Platformy, PSL-u czy partii Szymona Hołowni nie miały i mieć nie będą. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku dyrektora i wicedyrektora możemy mówić o najwyższych kwalifikacjach. Tak? Mówię tutaj o studiach kierunkowych, mówię tutaj o zarządzaniu, mówię tutaj o doświadczeniu kierowniczym, wydawaniu, rozliczaniu dużych środków unijnych. Natomiast rzeczywiście to, co się zdarzyło w różnych częściach Polski i powiedzmy to, o czym pisały media, wywołało na tyle duże niezadowolenie, tak, że dość szybko minister właściwy podjął decyzję o tym, by odwołać, tak, prezesa, by odwołać wiceprezesa, by odwołać tych, którzy w sposób niewłaściwy, tak, czy nietransparentny dokonali tych wyborów. Bo ja nie chcę wchodzić w spory, czy pan X, Y, Z, tak, w różnych częściach Polski... Chodzi o metodę. Chodzi o metodę. Ludzie oczekują pełnej transparentności. I jeżeli pod wpływem właśnie doniesień prasowych to zostało zakwestionowane, to należy całą procedurę powtórzyć ze wszystkimi tego, powiedziałbym, konsekwencjami, a więc pełna transparentność, pełny wgląd co do życiorysów, co do umiejętności, co do wiedzy, doświadczenia i co do całego procesu rekrutacji w poszczególnych oddziałach totalizatora w całej Polsce, również w Opolu. Natomiast stało się... Trzeba to wszystko raz jeszcze na nowo przeprowadzić i zakładam, że dyrektor, że wicedyrektor poddadzą się tej procedurze, ale tym razem w sposób taki transparentny, tak, w zderzeniu z innymi kandydatami, którzy mogą w czasie takiej procedury konkursowej się pojawić. Czyli błędy można popełniać, chodzi o to, żeby wyciągać z nich wnioski. A co, kto go zna, wie pan, no, ja jestem tyle lat już w tej regionalnej polityce, że ja tu znam każdego, czy prawie każdego, tak, no ale to... No, rozumiem te emocje wywołane tymi pierwszymi doniesieniami jednego z portali, który wykazał tam związki partyjno-towarzyskie niektórych tam, powiedzmy, dyrektorów w niektórych rejonach Polski. Tyle. Dziękuję, panie pośle, za tą rozmowę. Za 2 lata spotkamy się, mam nadzieję. Może szybciej. A może szybciej i będziemy szybciej rozmawiać o tym, co zostało jeszcze niespełnione z tych 100 obietnic. Natomiast podsumowanie właśnie tych 100 obietnic w kontekście 8 miesięcy, gdzie przypominam, przez pierwsze 2 miesiące prezydent Andrzej Duda z takim uporem godnym lepszej sprawy
robił wszystko, by tego rządu nie powołać, tak żeby dać swoim kolegom czas na to, żeby jeszcze się urządzili, żeby jeszcze posprzątali, żeby zrobili jakieś tam, powiedzmy, ruchy kadrowo-organizacyjne, uciekając od odpowiedzialności. Ale czas tego pobłażania się skończył. Teraz jest czas rozliczeń. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu.